Cześć, witam Was bardzo serdecznie na portalu wideotesty.pl w kolejnym odcinku Rowerowo. Dziś chciałem Wam zaprezentować ten oto pokrowiec, uchwyt rowerowy do iPhone'a 5, 5S oraz 5C. Nie jest to zwykły pokrowiec, nie jest to zwykły uchwyt, bo oprócz tego, że właśnie nasz telefon znajduje się przy kierownicy naszego roweru, że jest w czymś, to coś jest również bardzo funkcjonalne ze względu na to, że jest wodoodporne i chroni nasz telefon przed piachem czy innymi zabrudzeniami, a przy okazji możemy z niego cały czas korzystać. Jednak jak to się sprawuje na co dzień, jak to i w ogóle jak to działa, to postaram Wam się przyjrzeć w tym wideo. Nie pokażę Wam jednak tego pokrowca w zestawieniu z iPhone'em, bo takim nie dysponuję, chociaż miałem okazję przez jakiś czas poużywać właśnie tego sprzętu z iPhone'em 5. Zatem jak pokazać Wam funkcjonalność bez iPhone'a? To bardzo proste, zrobimy testy, które myślę jeszcze bardziej pokażą nam, czy ten pokrowiec na przykład jest wodoodporny. No ale zacznijmy od rzeczy bardziej podstawowych, czyli montaż. Montaż na kierownicy jest bardzo prosty, możemy zamontować sobie uchwyt, do którego po prostu szybkim ruchem dołączamy cały pokrowiec. Możemy go sobie odpiąć również w szybki sposób, więc to jest jak najbardziej na plus. Montaż jest szybki, bezproblemowy, każdy sobie z nim poradzi. I możemy także szybko urządzenie zdemontować, możemy wziąć je do kieszeni, bo pokrowiec wcale nie jest jakiś mega duży. I myślę, że niektórzy mają nawet większe case'y, wiecie, to takie z łóżkami, których, nie wiem, jak można takich case'ów na telefony używać, no ale to... Jak wcześniej wspomniałem, telefonu można cały czas używać. Dzieje się tak dzięki zastosowaniu powierzchni na przodzie, która przynosi 90% dotyku. No tak więc nie jest to jakieś mega dokładne, także korzystając z tego, no nie czułem jakiegoś mega komfortu, ale odbierzemy rozmowę, zrobimy również masę innych rzeczy, które mogą nam się przydać. Zmienimy jakieś parametry w Endomondo, czyli podstawowe funkcje na pewno spełnimy. No SMS-a to ja nie wiem, czy tym napiszemy, nie próbowałem, ale myślę, że jakby się postarać, to może by się napisało, bo ta folia nie przylega idealnie do ekranu i przez to ona, folia, ten plastik nie przylega idealnie do ekranu, przez co właśnie to nie jest tak responsywne jak w przypadku po prostu czystego ekranu. Naciskanie przycisku home także nie będzie problemem, chyba że macie czytnik linii papilarnych, wtedy będziecie musieli się posłużyć kodem, ale jeżeli chcecie tylko nacisnąć przycisk, to również nie ma problemu. Jest taki specjalny gumowy wypustek, po którego kliknięcie po prostu przenosi nam nacisk na przycisk home, więc nic prostszego tutaj nie dało się wymyślić. Przyciski funkcyjne, blokady oraz regulacji głośności są wykonane z gumy. W ogóle cały pokrowiec. W całym pokrowcu na zewnątrz dominuje plastik, jednak te przyciski są gumowe. No, jakoś tam działają, nie powiem, żeby to było jakieś mega, tak samo mega responsywne jak ekran, ale działa. Przy okazji, jeśli już jesteśmy przy wyglądzie, przy wykonaniu, to mamy również otwór na aparat, track jest czysty, nie widać w ogóle tego, że zdjęcie jest zrobione przez jakiś plastik, przez coś poza telefonem i naprawdę nadal jakość jest znakomita. Wspomniałem o tym, że cały pokrowiec jest wodoodporny, a to dzięki specjalnej uszczelce, to jest ta cała uszczelka, w której leży telefon, jest ona gumowa, tak więc telefon się nawet nie porysuje, całość jest idealnie uszczelniona. Tak więc zaraz sobie przetestujemy wodoodporność. Mam nadzieję, że to przejdzie test pomyślnie, bo nie zanurzałem tego, zdarzyło się to ochlapać, ale nie zanurzałem tego w wodzie, ale co szkodzi sprawdzić? Myślę, że taki test na pewno będzie przydatny, bo co jak rower wpadnie Wam do rzeki wraz z Waszym iPhone'em? No, trzeba to przetestować. Tak więc za naszego iPhone'a posłuży nam ta chusteczka higieniczna. Włożę ją do pokrowca. Potem polejemy go trochę wodą i zobaczymy, czy chusteczka będzie sucha. Na tym będzie to znakomicie widać. Więc szczelnie zamykam całe opakowanie. Widać, wszystko jest szczelnie zamknięte. Bo przynajmniej powinno być szczelnie zamknięte. Tak więc no, co gdyby nasz rower nagle wpadł do rzeki? Albo pod kran.
No dobra, zobaczmy jak z naszą chusteczką. Staramy się, może wytrę najpierw cały pokrowiec, żeby nie zamoczyć chusteczki niczym z zewnątrz. I zobaczymy, czy jest to rzeczywiście wodoodporne, czy nic się z naszym iPhone'em nie stanie. Uwaga, otwieram. Jak na moje oko, chusteczka wygląda na suchą. Nie wiem, jak wy mielibyście to ocenić, ale myślę, że widać, że jest ona sucha. No, tak więc myślę, że wszystkie normy wodoodporności przetestowane. Może uda wam mi się to pokazać na tej gumie czarnej, bo tam też będzie widoczna woda, więc oglejmy to jeszcze raz. Dobra, to już nie będę go suszył, no ale otwórzmy, zobaczmy jak to wygląda w środku. Sucho, więc nie musicie bać się otwić sprzęt. Na pewno jeśli rower wpadnie wam do rzeki albo napotka was niespodziewany deszcz, jakaś burza, to będzie on cały, zdrowy i na pewno suchy. Tak więc nasz pokrowiec przeszedł test wodoodporności, jeszcze jest trochę mokry, więc będę musiał go dokładnie wysuszyć. A czy jest wart swojej ceny? Na to musicie sobie odpowiedzieć sami, bo dla jednych taki pokrowiec będzie mega przydatny, a dla innych całkiem zbędny. Ja osobiście wolę mieć telefon jako komputer pokładowy niż licznik, bo wiem, że na pewno będę miał naładowaną baterię, wiem dokładniejsze dane z takiego telefonu, mogę w każdej chwili zamknąć tę mapę, więc jest na pewno fajniejsze rozwiązanie niż drogi licznik, drogi GPS rowerowy. Tak więc to tyle w tym filmie, dziękuję wam bardzo za uwagę, zapraszam już do kolejnych odcinków, a tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Nie zapomnijcie wpaść na wideo z TPL i na naszego Facebooka.